Otwieram 49. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mroków dnia 14 kwietnia 2022 roku. Pragnę powitać przybyłych na dzisiejszą sesję pana burmistrza Piotra Szymańskiego, pana sekretarza Artura Krawczyka, pana skarbnika wyborczy, panią kierownik Iloną Kuperę i pracowników Gminy Mroków i wszystkich radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Pozwolę sobie przeczytać proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad, przywitanie obecnych, stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci, podjęcie uchwały. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Mroków na lata 2022-2034. Punkt 3b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Mroków na rok 2022. Punkt 3c. Podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrokowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych. Punkt 4. Zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś poprawki do proponowanego porządku obrad? Proszę o przegłosowanie poprzez naciśnięcie przycisku. Za przyjęciem proponowanego porządku obrad. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Punkt 3a. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Mroków na lata 2022-2034. Proszę bardzo o przedstawienie przez panią skarbnik pan Roczy. Projekt uchwały Rady Gminy Mroków z dnia 14 kwietnia 2022 roku zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy Mroków na lata 2022-2034. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Mroków uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mroków na lata 2022-2034. Ustęp pierwszy. Tabelarycza prezentacja wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 na niższej uchwały. Ustęp 2. Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 na niższej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi Gminy Mroków. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 110 725 tysięcy, w tym dochody do kwoty 25 654 302 zł 54 grosze, natomiast wydatki do kwoty 31 204 285 zł 64 grosze. Wynik budżetu, przychody, rozchody bez zmian. Wydatki objęte limitem zostają zmniejszone o 400 tysięcy, to jest do kwoty 8 672 747 zł 22 grosze i wynikają z rezygnacji, przesunięcia w zasadzie w czasie zadania budowy budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie. To następuje zmniejszenie o 400 tysięcy. Wynika ono z wydanej interpretacji, a w zasadzie rozszerzenia interpretacji przez ministra finansów co do możliwości wydatkowania środków subwencji wodno-kanalizacyjnej, gdzie dostaliśmy subwencję 900 tysięcy w ubiegłym roku. Wprowadzaliśmy to na początku roku tego do budżetu i tam było podzielone na zadanie właśnie budowa budynku, zakup ciągnika i budowa kanalizacji w gminie Brok.
Z tym, że teraz wyszła taka interpretacja, że może być tylko albo na sieci, albo na urządzenia służące do wywozu. No i budynek nie wpisuje się w to, więc te środki, te 400 tysięcy przenosimy na to, żeby zwiększyć zadanie zakup ciągnika o 150 tysięcy, to będę w budżecie mówiła, oraz pozostałe 250 na organizację. Czyli przeniesienie na te same, no, na wydatki, które możemy wydatkować po prostu z tych środków, żebyśmy się później rozliczyli. Dziękuję za wszystkie zmiany. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Przystępujemy do głosowania. Proszę o głosowanie poprzez naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 15, przeciw 0, wstrzymała się 0. Ogłaszam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu 3b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalenie, że to był na rok 2022. Proszę o przedstawienie przedstawienia wskazania do pana wyborcy. Projekt uchwały Rady Gminy Druków z dnia 14 kwietnia 2022 roku zmieniający uchwałę budżetową Gminy Druków na rok 2022. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie artykułu 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Gminy Druków uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej Gminy Wrochów na rok 2022 nr 44/253/2021 Rady Gminy Wrochów z dnia 28 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany. Ustęp pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 110 725 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Wrochów ogółem wynosi 25 654 302,54 zł. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 110 725 zł do kwoty 20 400 136,25 zł. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniające załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą dochody budżetu Gminy Wrochów na 2022. Ustęp drugi. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 260 725 zł i zmniejsza o kwotę 150 tysięcy. Plan wydatków budżetu Gminy Wrochów ogółem wynosi 31 204 285 zł 64 grosze. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 110 725 zł do kwoty 20 062 808 67 zł. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 150 tysięcy i zmniejsza o kwotę 150 tysięcy do kwoty 11 141 476 zł 97 groszy. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Wrochów na 2022 rok. Paragraf 2. W paragrafie 11 uchwały budżetowej
dodaje się punkt 6 w brzmieniu: dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym wykonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Paragraf 3. Dokonuje się zmian w załączniku pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy Brochów. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany po stronie dochodów następują w dziale oświata i wychowanie szkoły podstawowej. Zwiększamy dochody o kwotę 8,5 tysiąca po otrzymaniu informacji o zwiększeniu dotacji celowej na realizację programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. W dziale pomoc społeczna zasiłki okresowe, celowe, pomoc dla dużych składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zwiększa się plan dochodów bieżących z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń o 25 zł oraz wpływów zwrotów z lat ubiegłych o 430. W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się dochody o kwotę 42 zł z wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych. W rozdziale pozostała działalność zwiększa się dochody o łączną kwotę 1654 zł, w tym z wpływu ze zwrotów z lat ubiegłych o 54 zł. Oraz wprowadza się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1600 zł. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział pozostała działalność, zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 100 074 zł. Po stronie wydatków następuje zmiana w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi, gdzie dokonuje się zmian wydatków inwestycyjnych, w tym zwiększa się o 250 tysięcy na zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych pod nazwą rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Brochów. Zwiększa się plan wydatków o 150 tysięcy oraz zmienia się nazwę zadania w wykazie zadań jednorocznych dotychczas brzmiącego zakup ciągnika na potrzeby infrastruktury sanitacyjnej w gminie Brochów, które otrzymuje brzmienie zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną do wywodu nieczystości ciągników bezodpływowych z terenu gminy Brochy. Oraz rezygnuje się z zadania wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej pod nazwą budowa budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków w Janowie w kwocie 400 tysięcy. W dziale oświata i wychowanie szkoły podstawowe zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów wyposażenia o kwotę 5 170 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 3329 zł 60 groszy. Są to te środki, które otrzymaliśmy z dotacji. W dziale pomoc społeczna, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 430 zł oraz pozostałe odsetki 25 zł. W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 42 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich. Pozostała działalność zwiększa się wydatki przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 54 zł oraz na zadania realizowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 1600 zł, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwota 1000 zł i zapewnienie pomocy psychologicznej w kwota 600 zł. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, czyli pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 100 074 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie pokrycia wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz obsługę zadania w kwocie 11 934 zł oraz na wypłatę świadczenia pieniężnego osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwa domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 88 140 zł. To wszystkie zmiany w budżecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeśli nie ma pytań, to proszę przystąpić do głosowania poprzez naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest za?
jeszcze przepraszam, że tak powiem, że subwencje nam wzrosną na tym kursie? Płaci nam... Na razie nie ma żadnej informacji. No, to płacimy z naszego... Wyniki głosowania przedstawiają się następująco. Oddano głosów 15, za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Ogłaszam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 3c. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia upoważnienia kierownika gminnego gminnego do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych. Proszę bardzo o przedstawienie pani kierownika. Uchwała Gminy Drobnik w sprawie upoważnienia kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej w Drobnowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych. Na podstawie artykułu 39 ustęp 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 13 ustęp 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nadal Gminy Drobnik uchwała następuje. Paragraf 1. Upoważnia się kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej w Drobnowie do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących świadczeń pieniężnych, o których mowa w artykule 13 ustawy z dnia 12 marca 2020 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Drobnowie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z artykułem 13 ustęp 2 ustawy z dnia 12 marca 2021 roku za pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa gmina zlecono zadanie z zakresu administracji publicznej załatwianie indywidualnych spraw dotyczących przyznawania świadczeń pieniężnych w sposób zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Środki na ten cel zapewnia wojewoda mazowiecki. Działając na podstawie artykułu 39 ustęp 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej Rada Gminy może upoważnić również organ wykonawczy, jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, które mowa w artykule 9 ustęp 1. Zgodnie z treścią uchwały na terenie gminy Drobnik zadanie będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobnowie. Mając na uwadze powyższe, uzasadnione jest upoważnienie kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej w Drobnowie w zakresie określonym w niniejszej uchwale. Jak dużo mamy w tej chwili cudzoziemców na granicy udarzy na terenie gminy? Znaczy ta liczba jest zmienna. Miałam przypomnę około 60 osób, ale tak ciężko nam powiedzieć, bo te osoby cały czas się zgłaszają. Były zgłoszone te oto rodziny, tak, które przyjmują, żeby do urzędu się zgłaszali i informowali nas o tym, żeby przyjmowali. Tych zgłoszeń nie było dużo. W tym momencie też nam zgłaszają się już uchodźcy w związku z tym świadczeniem 300+, tak? Więc widzimy, że tych osób jest dużo więcej niż tych, które do dzisiaj pozgłaszały. Ale ta liczba też jest bardzo duża, ma dużo osób opuszcza też. Wracają na Ukrainę albo jadą dalej, więc te liczby są bardzo zmienne. Myślimy, że około 60, ale to jest taka liczba bardzo szacunkowa w tym momencie. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, to przystępujemy do głosowania. Proszę o naciśnięcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzyma? Wyniki głosowania przedstawiają się następująco. Oddano głosów 15, za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Ogłaszam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. Przechodzimy do punktu 4. Ogłaszam zamknięcie obrad sesji.